podziękować panu burmistrzowi, panu zastępcy, pani skarbnik za to, co się udało wam zrobić, co się nam udało wszystkim wspólnie zrobić. Te wszystkie zadania, mogę tu nazwać osiągnięcia, które pan burmistrz wymienił na początku w informacjach. Uważam, że to jest nasz wspólny sukces. Na pewno nie udało nam się zrobić wszystkiego, czego by oczekiwali od nas nasi wyborcy, ale na miarę naszych możliwości, na miarę naszych sił, możliwości finansowych, to, co było możliwe, uważam, że zrobiliśmy. Swoje podziękowania pragnę skierować również do instytucji powiatowych z panią przewodniczącą Rady Powiatu w Sztumie, panią Jolantą Szewczuk, władzą starostwa, sołtysą, przewodniczącym Rad Osiedli, Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego, wszystkim instytucjom powiązanym z samorządem, czyli miejskiemu pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycielom, dyrektorom szkół, przedszkola, pracownikom Wierzbińskiego Ośrodka Kultury, panu dyrektorowi, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracownikom zarządowi RPWiK-u, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji. Swoje podziękowania kieruję również do wszystkich pracodawców, ze szczególnym wskazaniem na Bank Spółdzielczy. My już traktujemy to jako za normalne, że bank się włącza we wszystkie inicjatywy, czy we wiele inicjatyw podejmowanych przez społeczeństwo na terenie wsi, jak i również na terenie miasta. Chciałoby się podziękować za waszą bezinteresowność, chociaż wiem, że wynika to z waszej strategii marketingowej, ale przede wszystkim wynika to z dobrego serca. I za to dobre serce dziękuję pani prezes, zarządowi Banku Spółdzielczego, jak i również wszystkim członkom Banku Spółdzielczego. Swoje podziękowania i radnych kieruję do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, kieruję je do wszystkich społeczników, kieruję do wszystkich osób, które zawodowo i społecznie wspierają naszą gminę, wspierają mieszkańców naszej gminy. Podziękowania kieruję również do parafii rzymsko oraz grekokatolickiej z podziękowaniem za współpracę. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które pracują na rzecz drugiego człowieka oraz pragnę podziękować za okazaną życzliwość drugiemu człowiekowi. Dziękuję wszystkim obecnym na sali, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, wszystkim, którzy życzą dobrze naszej gminie i dobrze i życzliwie myślą o naszej gminie. Szanowni Państwo, na rok przyszły, 2014, życzę wszystkim Państwu przede wszystkim dużo szczęścia, zdrowia, radości, satysfakcji z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, oby ten rok 2014 nie był gorszy dla gminy, dla samorządu od tego roku 2013. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. W imieniu pana burmistrza zapraszam wszystkich Państwa na toast noworoczny, na symboliczną lampkę szampana. Dziękuję bardzo.